Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Londyn 2012. To już jest czwarty odcinek. Dziś rozegramy dwie konkurencje na basenie. No, też tutaj jest taka możliwość właśnie zagrania. To jest tutorial. Gramy sobie, to jest popływanie na 50 metrów, z tego co się orientuję. Wciskamy. A tutaj jeśli mamy wystartować. Jeśli jesteśmy pod wodą maksymalnie, jak to możemy, naciskamy to A, żeby ten zawodnik jak najszybciej się nabrał prędkości, powiedzmy. I teraz prawy analog, lewy analog. Musimy to robić powoli, co robiłem za szybko. Ok, zobaczymy, lepiej to pójdzie w wyścigu. To trzeba zrobić płynnie, powoli. Tak, żeby ten ruch ręki był taki jakby płynny. Jak widzicie, tym samym wciskaniem A można zdobyć bardzo dużą przewagę. Trzeba płynnie, bardzo to jest ważne, żeby te płynnie ruchy wykonywać prawym, lewym analogiem. Prawy, lewy, prawy, lewy. Oczywiście tutaj nazwy zawodników chyba nie w żadnym... O, udało się pierwsze miejsce to być. Tutaj nazwy zawodników, imiona, nazwiska nie są prawdziwe, one są jakieś fikcyjne. No szkoda. To mi się przynajmniej wydaje, bo... Nie jestem tego pewien, bo nie znam za bardzo tam innych zawodników, więc to jest po prostu moje tylko przypuszczenie. Druga konkurencja, my tutaj skoki do wody, trampoliny. To jest konkurencja dosyć łatwa. Przed rozpoczęciem my sobie wybieramy co chcemy za jakąś tam trik wykonać. Potem podczas wykonywania tego musimy wciskać odpowiednie przyciski, ewentualnie wyginać drążki analogowe w różne strony. Za to dostajemy jakieś tam punkty, noty, chyba że jest 6, zaraz zobaczymy sobie, zresztą bo nawet nie pamiętam. To wybieramy sobie jakiś trik, my poziom. Wciskamy X. Gra nas praktycznie się nie udało. Prowadzi za rękę, pokazuje nam tak spowalnia tutaj się ten czas. Mamy noty. Trzy noty zostają. Trzy zostają usuwane. Kurde, tak szybko przeleciałem, że nawet nie zauważyłem, czy tam jest 6 razy. Tutaj łatwiejsze jedno zadanie X. I przy lądowaniu trzeba wygiąć lewy analog w lewą stronę. To nam się udało, ale też ten trik miał łatwy poziom trudności, za tym idzie. No nie było jakoś trudno. Wysokie oceny dosyć. Jesteśmy na drugim miejscu. Bierzemy jakiś trudniejszy trik. Może ten. Dwa razy X i lewy analog. Raz, dwa. No i tu też się udało to chyba idealnie zrobić. Zaraz zobaczymy po ocenach, czy jednak są one wysokie. Oczywiście mamy replaye, możemy sobie to obejrzeć, jak to wygląda na spokojnie. Ja tu jeden wam puściłem, żebyście zobaczyli. Oceny dosyć wysokie. Nie jakieś super wysokie, ale no wystarczające chyba, no wystarczające, żeby zdobyć pierwsze miejsce. Bierzemy najtrudniejszy trik w tej serii. Nie udało się. Najprawdopodobniej za wolno wciskałem przyciski tutaj, które trzeba wcisnąć. Ale ze względu na to, że ten trik był trudny, to dostaliśmy mimo wszystko wysokie oceny. Tutaj widzę. Jeszcze dwa razy. Jesteśmy na prowadzeniu. X, X, Y. I no nie do końca udało się to lądowanie. Tam już było strasznie mało miejsca.
nieco opóźniłem, przez co pewnie oceny będą niskie. Naprawdę fajnie to wygląda, tak jest powtórka. Ile to prawdziwi zawodnicy muszą poświęcić treningu, żeby coś takiego wykonać. Wybierzemy teraz sobie taki trik. X, W. Powiem wam, że ciężko było to wcisnąć, ten Y i B razem. I nie za bardzo mi to wyszło w sumie. Ale jest to. Robi wrażenie. Nam się udało wygrać pierwsze miejsce. To było na tyle. Do kolejnego odcinku. Cześć!